Natomiast tutaj chcieliśmy Państwu pokazać pewną nową formę uprawy rzepaku. Coś, co odpowiada właśnie jednemu z tych ekoschematów, gdzie mówi się o międzyplonach i wsiewkach. To, co tutaj widzimy, to jest rzepak wsiany właśnie z wsiewką, bobowatych z roślinami niebobowatymi. Jest to mieszanka, która nazywa się Brassica Pro. Ma 6 różnych gatunków roślin, które mają za zadanie działanie tak jak wszystkie inne międzyplony. Tymi zadaniami podstawowymi oczywiście to jest poprawa struktury gleby. Rzeczywiście te korzenie, które znajdują się tutaj, które będą rosły, które będą się rozwijać praktycznie do momentu, kiedy one wymarzną, bo są to wszystko rośliny wymarzające. Może wymienię, co tutaj jest. Z tych takich niebobowatych roślin to jest ramtil. To jest ta śmieszna roślina. I len. A len to jest to, takie króciutkie w tej chwili, ale rośnie, potrafi rosnąć bardzo mocno. A poza tym jeszcze mamy dwa gatunki koniczyn. Koniczyna aleksandryjska i squarosum, bardzo podobne do siebie. Również roczne i niewymarzające. Oraz mamy lubin, który jest tutaj bardzo dobrze widoczny i rozwija już w tej chwili świetnie brodawki. Oraz maleńką seradelę. Seradela, wiadomo, tak samo bobowate, chyba jedna z najpopularniejszych roślin bobowatych, które były wysiewane kiedyś. Ja, jak Państwo prawdopodobnie, przynajmniej osoby już w moim wieku, doskonale pamiętacie, jak to wyglądało, kiedy praktycznie po każdych zbiorach, po każdych żniwach było widać żyto, na którym rosła seradela i krowy pasły się właściwie do jesieni. To było coś, co było standardem. Dzisiaj odkrywamy na nowo to, co nasi dziadowie już dawno temu odkryli. No ale prawdopodobnie dzisiaj nam bardziej na tym powinno zależeć niż im, kiedy paśli te swoje krowy. Bo temat, który tam się zaczął się na sali, a mianowicie rozmowa na temat tego, dlaczego powinniśmy siać, albo dlaczego zmuszają nas do wysiewu międzyplonów i do zmniejszania areału zbóż, jest prosty jak drut. Mianowicie w tej chwili 3/4 roślin na gruntach ornych co roku stanowią zboża. 72% to są rzeczywiście te zboża podstawowe, a do tego mamy jeszcze 1,5 miliona hektarów kukurydzy, o której nie mówi się, że jest zbożem, tylko wymienia się jako roślinę przemysłową albo pastewną. A więc olbrzymi udział w strukturze zasiewów roślin zbożowych. To musi się odbić na kondycji gleby. Ta kondycja jest coraz słabsza. My, rolnicy, którzy uprawiają właśnie zboże, nie dostrzegają tego tak dobrze, jak widzą to warzywnicy, sadownicy, ci ludzie, którzy po prostu eksploatują ziemię w sposób bardziej intensywny. Tam jak pod lupą widać to, co u nas będzie się działo na naszych polach za kilka następnych lat. Ogromna ilość materiałów czy produktów, które są wywożone z pól. Patrz, ziemniaki, buraki i tego typu uprawy, kukurydza na kiszonkę, to jest ogromna ilość węgla, a więc substancji organicznej, która jest zabierana z pola bezpowrotnie. Jakie my mamy możliwości odtworzenia tej substancji organicznej, jeżeli nie będziemy stosować właśnie jakichś roślin, które będą rosły, które będą wykorzystywać fotosyntezę do wzrostu, tak jak każda inna roślina, w sposób maksymalny. My nie mamy zbyt dużo czasu, nie możemy sobie pozwolić gospodarczo również na to, żeby uprawiać takie rośliny pastewne w pełnym
okresie, jak gdyby uprawy. A więc międzyplony pozostają tym takim sposobem na to, żebyśmy mogli odtwarzać tą próchnicę, która jest. Odtwarzanie próchnicy to jest tylko jeden element. Innym, następnym elementem jest biologia. Proszę Państwa, niestety, ale mamy coraz bardziej zubożałą biologię, czyli mikrobiologię. Bakterie, grzyby, te istoty, które ten cały edafon, który w jakiś sposób wzbogaca nam ziemię, ale również, albo przede wszystkim przetwarza substancję organiczną, która pozostaje po żniwach, na próchnicę. To jest bardzo ważne. Tego nie możemy w żaden sposób pominąć. Im więcej będziemy mieć bakterii i grzybów, tym lepiej będzie to przetwarzane. Słoma, która pozostaje, sama się nie przerobi. Ją muszą przerobić grzyby, ją będą przerabiały dżdżownice i będą przerabiały bakterie. Jest wiele innych aspektów, o których tutaj naprawdę długo bym musiał opowiadać. W każdym razie mieszanka, która została zasiana w rzepaku, daje wymierne korzyści. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, korzenie dłutują ziemię, kruszą ją, zmiękczają ją, pozwalają, żeby woda, która tutaj za, daj Boże, za jakiś czas spadnie, żeby dobrze przenikała, ta woda, która jest w nadmiarze. Natomiast pozostała woda, która jest potrzebna nam do produkcji, do rośnięcia, żeby mogła zatrzymać się w substancji organicznej, którą będzie stanowić za chwilę ta mieszanka, bo jak przyjdzie mróz, to ona już będzie tylko substancją organiczną. Dzięki temu, że te korzenie rozwijają się tak samo i ich jest tyle, a może nawet więcej w pewnym okresie niż tego, co jest częścią nadziemną, rozwija się przy nich właśnie to życie biologiczne, a więc to jest ten kolejny atut. To, co stanowią rośliny motylkowe, bobowate, to jest 80% tej mieszanki. Ona również będzie, bo już w tej chwili widać, że znajdują się tutaj brodawki, czy to na koniczynach, czy na łubinie, będzie też zbierać azot, ale i również inne składniki pokarmowe typu potas, czy fosfor, czy mikroelementy. To wszystko stanie się dostępne dla tego rzepaku, oczywiście w dalszym etapie, jak gdyby, życia tego rzepaku. A więc od wiosny rozkładana substancja organiczna będzie uwalniać nam składniki mineralne, które będą dostępne przez, można powiedzieć, cały okres życia do zbioru rzepaku. Azot, którego tutaj oczywiście nie będzie wiele, ale załóżmy, że uda się wytworzyć około 30 kg, no to mamy, powiedzmy sobie szczerze, około 100 kg saletry. Dzisiaj bagatela, ile to może kosztować? Ponad 300 zł z całą pewnością. A więc to jest wymierna korzyść. Taka mieszanka jak ta być może w tej chwili nie jest w stanie mocno wyrosnąć, ale samo jej działanie będzie naprawdę bardzo korzystne dla gleby. Jakie są jeszcze inne zalety? Tak jak Państwo popatrzycie na tego typu mieszankę, wyraźnie widać, że no tak, rośliny rzepaku nie są osamotnione. A więc nalot na przykład mszycy, o której sporo się dzisiaj mówiło, to jest coś, co nie będzie wywierało tutaj takiej presji, jak w przypadku plantacji takiej czystej, bez tych roślin dodatkowych, bez tego międzyplonu. Ponieważ jest ta bioróżnorodność gatunkowa. A więc jest to również wpływ na zdrowotność tych roślin.